Witajcie, przyjaciele. Mamy kilka słów do was. Kilka słów prawdy. Posłuchajcie teraz, bo to są ważne informacje dla was. Chcemy wam powiedzieć o tym, że wszyscy jesteście oszukani. Wszyscy jesteście pod wpływem diabła, który was oszukuje. On wam mówi o chorobach, on wam mówi o tym, że śmierć istnieje, o tym, żebyście w maskach chodzić, za tym stoją siły diabelskie. I to są głównie duchy religii i duchy humanizmu. I chcę wam powiedzieć teraz, że jest możliwość wyzwolenia się od tego. Każdy z was może podjąć dzisiaj decyzję o tym, że zmieni swoje życie. Powiem wam, 2000 lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, który zbawił całkowicie wszystkich. Powiedział: każdy, kto uwierzy w moją śmierć i zmartwychwstanie, będzie zbawiony. Każdy, kto uwierzy w moją śmierć i zmartwychwstanie, będzie zbawiony. I to się nazywa nowonarodzenie. Stary człowiek umiera i rodzi się nowy. Ja powiem wam, że spotkałem się z Jezusem półtora roku temu. Jeszcze półtora roku temu prowadziłem agencje towarzyskie, byłem uzależniony od kokainy i generalnie od pornografii, od kobiet, od porządliwości. I wśród was tak samo, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Każdy z was jest grzesznikiem i jest oddzielony od Boga. I Boga tak naprawdę nie interesują wasze grzechy, a jedynie to, że nie przyjęliście Go do serca. I półtora roku temu spotkałem się z Nim osobiście. Zawołałem, że chcę zmienić swoje życie. Że podjąłem decyzję, że potrzebuję zmiany. Zawołałem do Niego i półtora roku temu Duch Święty na mnie stąpił i przyjąłem zbawienie. Każdy z was to może zrobić dzisiaj. Ta informacja trafia do waszego serca. I teraz ją przyjmijcie. Każdy z was może zostać zbawiony. Nie ma zbawienia ani z dobrego bycia, ani z dobrych uczynków, ani z tego, że modlicie się do jakichś obrazów czy posągów, ani do Matki, ani jak się modlicie do Matki Bożej. To was nie zbawi. Jedyna droga do zbawienia to jest Jezus Chrystus. I tylko przez Niego możecie zostać zbawieni.